Chciałem polecić Państwu znakomitą książkę Deidre McCloskey pod tytułem Burgess Dignity, którą właśnie tłumaczymy w Instytucie Misesa, o godności burżuazji. Jest to książka wyjątkowa, która jest znakomitą intelektualną bronią do obalania twierdzeń, jakoby wzrost gospodarczy nie był rezultatem działań kreatywnych przedsiębiorców. O ile samej pozytywnej tezie McCloskey poświęca relatywnie mało miejsca, o tyle główną wartością dodaną w niej jest krytyka alternatywnych teorii, które sugerują, że wzrost gospodarczy, ten XIX-wieczny, nagła eksplozja ekonomiczna była na przykład rezultatem imperializmu, niewolnictwa, wyzysku, eugeniki, jakiejś ewolucji biologicznej. W związku z tym obala teorie, które całkowicie nietrafnie próbują wyjaśnić przewagę świata, tak zwanego świata zachodniego nad resztą globu. Kolejno w poszczególnych rozdziałach, sobie pozwolę do nich zajrzeć, możemy przeczytać o tym, że wzrost gospodarczy nie był na przykład rezultatem posiadania zasobów naturalnych. I świadczą o tym nie tylko konkretne przykłady empiryczne krajów, które mają dużo zasobów naturalnych i się nie rozwinęły, jak również mamy kraje, które nie mają zbyt wiele zasobów naturalnych, a znakomicie się rozwinęły, ale również opracowania teoretyczne. Mamy rozdział o wspomnianym przeze mnie niewolnictwie, o tym, że niewolnictwo to była relatywnie niewielka część gospodarki brytyjskiej, która nie była źródłem akumulacji nowych innowacji i kapitału przesądzającego o radykalnym, gwałtownym wzroście. Mamy również wskazanie na to, że o ile nauka odegrała jakąś rolę zdecydowanie w rewolucji przemysłowej, o tyle nauka sama w sobie nie gwarantuje jeszcze postępu ekonomicznego. W zasadzie jest to takie powszechne wyobrażenie na temat wzrostu, że wystarczy wynaleźć coś nowego, wpaść na jakieś nowe rozwiązanie naukowe i w tym momencie automatycznie skutkuje to wzrostem gospodarczym. Prawda jest jednak taka, że od wynalazku do skutecznej jego implementacji w otoczeniu warunków rynkowych jest bardzo daleka droga i tę drogę jesteśmy w stanie przebyć dzięki kreatywnym, wybitnym przedsiębiorcom, wprowadzającym innowacje konkretne, ukontekstowione. To są często też innowacje, które nie muszą być zupełnie czymś nowym, absolutnie radykalnym w kategoriach naukowych, ale może to być jakieś nowe rozwiązanie, dostrzeżenie pomysłu, który wcześniej nie został zaimplementowany. O ile wcześniej historycy zajmowali się opracowaniami dotyczącymi rewolucji przemysłowej i gwałtownego wzrostu gospodarczego, który się rozpoczął pod koniec XVIII, a szczególnie eksplodował w wieku XIX. O tyle te opracowania są z jednej strony bardzo szczegółowe, to znaczy dotyczą tylko pewnych wycinków rzeczywistości, a z drugiej strony też są trudną lekturą, ponieważ są bardziej profesjonalnymi opracowaniami. McCloskey natomiast napisała bardzo lekką, przyjemną książkę, demonstrując swój wybitny talent pisarski, posługując się przyjemną, lekkostrawną retoryką, a jednocześnie, mimo tego popularnego stylu, przeplatanego nawet poezją, mamy do czynienia z konkretnymi faktami i przypisami do opracowań jak najbardziej naukowych. Także chociaż książka nie spełnia kryterium, sama zresztą to McCloskey podkreśla we wstępie, nie spełnia kryterium stricte naukowego, nie jest to jakiś nowy, całkowicie nowy historyczny research. Niemniej jednak jest to zupełnie nowa kompozycja, która robi potężne wrażenie i stanowi, jak już wspomniałem, znakomitą broń do demonstrowania błędnych teorii wzrostu gospodarczego, które szukają przyczyn wzrostu gospodarczego w interwencji państwa. Najbardziej mi osobiście z tej książki spodobały mi się rozdziały dotyczące instytucji, bo to jest pewne nowum, mi się wydaje, bo o ile krytyka właśnie tezy, że wzrost gospodarczy wynika z posiadania zasobów naturalnych, z wyzyskiwania innych krajów, z imperializmu, z wojny, z niewolnictwa. To były tezy, wiadomo, już od dłuższego czasu było wiadomo, że to są tezy nieprawdziwe. Natomiast z drugiej strony McCloskey też do pewnego stopnia krytykuje
te nurty sympatyzujące z wolnym rynkiem, wskazując na to, że formalne instytucje, to co nazywamy formalnymi instytucjami, na przykład prawa własności albo propagowanie oszczędności, myślenie o przyszłości, to są takie rzeczy, które z nami w historii człowieka w społeczeństwach były bardzo długie lata, wieki tak naprawdę przed rewolucją przemysłową i gwałtowną eksplozją ekonomicznego postępu. W związku z tym, o ile są to warunki takie, które na przykład chronią własność prywatną albo takie, które sprzyjają akumulacji i propagują oszczędzanie, o ile to są warunki, które rzeczywiście muszą wystąpić, to nie są to warunki wystarczające. Do tego jeszcze jest potrzebna pewna przemiana w myśleniu. Do tego jest potrzebna przemiana, która zachodzi nie tylko na poziomie władzy i polityków, ale także też na poziomie pewnej wiedzy społecznej. Postrzeganie innowatorów, osób, które całkowicie zmieniają naszą przestrzeń społeczno-gospodarczą, jako czegoś dobrego. Postrzeganie burżuazji, klasy średniej, jako motoru napędowego postępu społeczno-gospodarczego. I jeżeli ta zmiana nie nastąpi, to nawet zmiany czysto formalne w przepisach prawnych niewiele będą w stanie zmienić w społeczeństwie. Czego zresztą przykładem mogą być reformy na całym świecie, gdzie próbowano zmieniać formalnie instytucje, wprowadzać jakieś rozwiązania zachodnie, ale bez zmiany społecznej, bez zmiany w myśleniu o tym, czy przedsiębiorcy są jak najbardziej czymś pozytywnym, to nie możemy liczyć na to, że formalne instytucje zmienią nieformalne instytucje, bo w opozycji do pewnych formalnych zmian mogą wykształcić się pewne nieformalne powiązania, które będą tępić przedsiębiorczość z takim samym zacięciem, jak również instytucje państwowe. Dotychczas na polskim rynku ukazało się już kilka książek próbujących wyjaśniać czy prezentować teorię wzrostu gospodarczego, dlaczego do tego gwałtownego wzrostu ekonomicznego i demograficznego doszło w wieku XIX. Myślę, że tutaj warto wymienić pozycję Landesa, Clarka, Fergusona, ale wszystkie one tak naprawdę, chociaż w pewnym stopniu dotykają sedna problemu, to wszystkie one troszeczkę ślizgają się po temacie i McCloskey w zasadzie do nich wszystkich w swoim opracowaniu się odnosi krytycznie. Być może nawet momentami zbyt krytycznie, ale jej synteza, jej opracowanie wydaje się być zdecydowanie lepsze. Także zachęcam także osoby, które znają Clarka Landesa i Fergusona do tego, żeby sięgnęły po McCloskey, ponieważ jest to mimo wszystko świeża perspektywa, która pokaże nam, że problem jest trochę głębszy niż przedstawiają to Ferguson, Landes i Clark.